Dzień dobry, witajcie drodzy widzowie serdecznie w kolejnym filmiku we wiejskiej zagrodzie. Dzisiaj taki mniejszy filmik z udziałem kurek, a to dlatego, że chcę wam pokazać, jak przyroda pięknie się już obudziła do życia i jak zawitała do wiejskiej zagrody wiosna i jak to po prostu wszystko tutaj ładnie wygląda i zakwita. Zapraszam do oglądania tego dzisiejszego filmu. To skoro znajdujemy się tutaj już przy kurkach, to zwróćcie uwagę na to, jakie drzewa rosną tutaj bezpośrednio na wybiegu u kurek oraz w pobliżu wybiegu. Tutaj między innymi mamy topole. Jest to chyba topola osika lub topola biała. Jak widzicie, ma ona już kwiaty, które wytwarzają się wczesną wiosną, bo już marzec, kwiecień, a dzisiaj ten filmik nagrywam i zresztą go widzicie 1 kwietnia. Nie jest to żaden żart ani prima aprilis, nic z tych rzeczy. Po prostu tak się to złożyło. Topola jest gatunkiem właśnie wiatropylnym, czyli jej pyłek z tych kwiatów łatwo się roznosi przez wiatr. I taki szczytowy właśnie sezon, czas na pylenie topoli przypada właśnie na kwiecień lub połowę kwietnia, czyli praktycznie już, można powiedzieć. Pyłek topoli jest nawet łagodny dla osób, które są alergikami. A tak właśnie z bliska wygląda ten kwiat topoli. Jak widzicie, prawie już tutaj zaczynają wykształcać się listki, czyli liście będą już praktycznie lada dzień. Tych kwiatów jest tutaj pełno od tej topoli. Jak widzicie, mają one formę zwisających kwiatów. A teraz znajdujemy się już w ogrodzie. I tutaj mamy między innymi pigwę. Jest ona krzewem. Jak widzicie, jej kwiaty mają ładny różowy kolor. Jak teraz powąchałem te kwiaty, to nie pachną. Może troszeczkę tak pachną, ale nie jakoś bardzo mocno. Chyba że jeszcze będą mieć jakiś zapach. Ale przynajmniej nadrabiają swoim ładnym, pięknym, różowym kolorkiem, który właśnie przyciąga wzrok i ładnie to wygląda. I właśnie niektóre odmiany pigwy zaczynają kwitnąć już w kwietniu. I tak właśnie jest. Tutaj dalej mamy brzoskwinkę, taka mała. Brzoskwinie kwitną też tak na początku kwietnia. Jej kwiaty są koloru różowego. Też nie pachną, jak na razie. O, tutaj widać jakiegoś owada. Nie wiem, czy to czasami nie jest szmiel, który przyleciał teraz na wyżerkę i zapyla. Także dlatego chcę wam pokazać to, co teraz jest, to, co zakwita, to piękno naszej pięknej polskiej przyrody. Tym bardziej korzystając z tego, że mamy ładną pogodę, bo później jesienią czy zimą będzie można odtworzyć sobie taki filmik i zobaczyć lub powspominać wiosnę. A tymczasem czmiel.
co my mamy tutaj. Nie sposób się domyślić, że mamy tutaj oczywiście czereśnie. Ale są to kwiaty czereśni. Kwitną one na kolor biały, wręcz taki czysto biały. A kolor biały to symbol czystości, niewinności. I ogólnie ładny taki kolorek biały jest. I tutaj zapach już piękny mamy. Szkoda, że wy go nie możecie poczuć przez kamerę, ale przynajmniej macie piękny obraz tego, co tutaj jest. Nie wiem, jak wam opisać ten zapach, no ale sami, jak u siebie powąchacie kwiaty takie czereśni, to będziecie mogli sami to sobie ocenić, opisać w pewien sposób. Czereśnia też kwitnie tak od kwietnia do maja, a jej owoce, czyli czereśnie, pojawiają się od końca maja do początku sierpnia. Oczywiście tutaj przy tej czereśni też znajdują się różnego rodzaju owady, jakieś trzmiele i inne, które po prostu zapylają te kwiaty. No i te owady też są potrzebne, bo gdyby nie pszczółki, gdyby nie trzmiele i inne owady, to po prostu nie byłoby życia. A tym bardziej bez pszczół. Nie ma pszczół, nie ma ludzi, nie ma roślin i nie ma po prostu nic. Kompletnie nic. Proszę również zwrócić uwagę na to, że drzewka owocowe, w tym czereśnie u mnie, są pobielone. Jakoś niedawno były bielone wapnem, typowym wapnem ogrodniczym. Dlaczego bieli się drzewka, w szczególności drzewka owocowe, takim wapnem? Nie wszyscy wiedzą, ale powiem, że takie bielenie drzewek zapobiega pękaniu pni i większych gałęzi takich drzewek. I pobielone pnie są ochroną dla drzewek przed gwałtownymi zmianami temperatury. Bo jak wiemy, taka wczesna wiosna, zanim te temperatury powietrza się ustabilizują, to czasami jest raz cieplej, raz zimniej, nawet temperatury są minusowe. I wtedy jest źle, a takie bielenie zapobiega właśnie tym gwałtownym zmianom temperatury. Zapobiega też niektórym chorobom, czy tam pasożytom i odbija promienie słoneczne, jako kolor biały. Tutaj mamy kolejną czereśnię, troszkę mniejszą, ale jest. Również jest pobielona, zresztą tak jak inne tutaj drzewka owocowe. Tutaj mamy jabłonkę, ale taka trochę niewykształcona, taka niewyrośnięta trochę. Ale jaka jest, taka jest. Może jeszcze coś z niej będzie, bo żywa jest, ponieważ ma listki. Tutaj mamy gruszkę. Przepraszam, gruszę, ładnie mówiąc, bo gruszka to owoc. Tu już najwidoczniej troszkę przekwitła i wykształca już listki. A teraz najlepsze drzewo i największe tutaj ze wszystkich. Jak ja to mówię, jest to wręcz taki pomnik przyrody, bo to drzewo posadził jeszcze mój pradziadek, który już no niestety nie żyje. Drzewo wyrosło ładnie, jest potężne. Ma z ponad 20 metrów wysokości na pewno. Piękne gałęzie, piękne konary. Średnica pnia nie wiem, jaka jest, bo nawet nie idzie w pewien sposób to zmierzyć dokładnie, bo na pewno nie zmierzymy tego średnicomierzem. Ta topola jest przechylona troszeczkę, a to dlatego, że wieją najczęściej u nas wiatry od strony zachodniej i przechyliła się po prostu od wiatru. Też ma kwiaty.
i za niedługo będzie miała liście. Na tej topoli też są różnego rodzaju dziuple, na przykład dziuple dzięciołów lub innych ptaków, albo te dziuple są zajmowane przez inne gatunki ptaków, bo też tak ptaki robią. Ja też mówię, że ta topola też jest takim przystankiem dla różnych ptaków, typu wróble, mazurki, gołębie, nawet kruki. A to dlatego, że topola jest wysoka, ma dużo konarów, dużo gałęzi i ptaki takie miejsca po prostu lubią. Dalej, moi drodzy, mamy tutaj wierzbę. Jest to raczej wierzba płacząca, bo tych gatunków wierzb u nas jest dość sporo. Najczęściej widać takie u nas wierzby niskopienne, czyli mają niski pień. A ta akurat wierzba była posadzona jako gałązka przez mojego tatę i wyrosła już na dość sporą wierzbę. Ona jest młoda i jeszcze będzie rosnąć i się dalej rozwijać. Mam nadzieję, że ona jeszcze bardziej urośnie i wykształci ten swój pień i pójdzie w górę. A po czym sądzę, że ta wierzba jest płacząca? No po tym, że przeważnie wierzby płaczące, te gałęzie zwisają w dół. I wtedy to wygląda, jakby wierzba była smutna i jakby płakała. Ona już tutaj te młode listki wykształciła, bo wierzby u nas kwitną bardzo wcześnie, już praktycznie na początku wiosny lub na takim przedwiośniu. Jest to oznaką takiej już zbliżającej się wiosny. I co też ciekawego zauważyłem, no to to, że właśnie inne drzewa, jak już pogubią liście na zimę, to wierzba, w przypadku tej wierzby, to ona jeszcze liście ma, a inne gatunki drzew już liście pogubiły lub mają ich już bardzo mało. A na przykład ta wierzba u mnie tych liści ma dość sporo jeszcze. No i tak informacyjnie, no to wierzby lubią takie bardziej gleby wilgotne. I właśnie w tym miejscu gleba jest wilgotna i ona sobie wyrosła jakieś kilka lat temu. Więc dosyć, że rośnie na glebach wilgotnych. Łatwo ją posadzić, bo wystarczy wsadzić gałązkę. No to dodatkowo wierzby szybko się rozwijają i szybko w miarę rosną. Tutaj też mamy orzecha włoskiego, który też najprawdopodobniej posadził mój pradziadek, tak samo jak topole. Pomimo tego, że to drzewo też już ma swój wiek, no to co roku ma orzechy. Te orzechy są dość dobre lub nie są już też jakoś bardzo dobre, tak jak inne orzechy. No jednak wiek drzewa robi swoje. I to też zależy, na jakiej glebie też znajduje się taki orzech. No ale mimo wszystko trzeba doceniać to, co się ma i trzeba się z tego cieszyć, krótko mówiąc. Orzech jeszcze liści nie ma, ale już za niedługo będzie miał, bo już tak w połowie kwietnia i w maju już powinien te liście zacząć wykształcać. Także będę na to czekał. Tutaj z takich małych krzewów, to tutaj mamy agrest między innymi. Na razie ma same liście, no bo wiadomo, jeszcze nie czas na owoce. A dalej mamy porzeczki, krzewy porzeczkowe. Tutaj na przykład mamy krzew porzeczki, ale porzeczki czarnej. Co roku praktycznie jest robota ze zbieraniem tych porzeczek. No trzeba je pozbierać, żeby się nie zmarnowały, bo przeważnie tych porzeczek jest dość sporo. I najlepiej samemu taką robotę wykonać, bo jak to się mówi, umiesz liczyć, to licz na siebie. Bo patrzeć na kogoś lub prosić kogoś o coś, no to wiadomo, jak to w dzisiejszych czasach jest. Lepiej zrobić coś samemu i będzie spokój. I każdy będzie zadowolony. I jak widać, te drzewka, znaczy drzewka, krzewy porzeczkowe również są pobielone. Jak wszystko
to wszystko. A teraz znajdujemy się przy olszynach, czyli inaczej, ładniej mówiąc, jest to drzewo olsza. Co na jej temat mogę powiedzieć? Pod koniec lata olsza wytwarza męskie kwiaty, które tworzą zwisające czerwono-brązowe pęki. Pylenie olszy zaczyna się od połowy lutego i trwa do początku kwietnia, czyli już mamy 1 kwietnia, to już to pylenie praktycznie można uznać za zakończone. Olsza jeszcze liści nie wytwarza jak na razie, ale już też niedługo, tak jak inne pozostałe drzewa, te liście będą wykształcane. Wszystko w swoim czasie. Olsza również preferuje takie gleby wilgotne i najwięcej można ją spotkać gdzieś w krajobrazach takich wiejskich, podobnie jak wierzby. Tutaj na przykład mamy taką starą, niskopienną wierzbę i zobaczcie, że ona ma niski pień, a dalej od tej głowy wierzby odchodzą gałęzie. Oczywiście ta wierzba już jakiś czas temu też była obcinana z tych wszelkich gałęzi i zobaczcie, jak te gałęzie szybko też odrosły. A teraz, moi drodzy, znajdujemy się przy brzozie. Niektóre brzozy już zaczynają wykształcać młode listki, czyli tak już wiosną. I co na jej temat mogę wam powiedzieć? Co ciekawe, młode liście z brzozy są dobre na napar. Taki napar skutecznie oczyszcza krew, działa moczopędnie i między innymi też poprawia jakość skóry, więc takie dobrodziejstwa. Też niedawno się o tym dowiedziałem. Sok z brzozy również jest dobry i zdrowotny. No i jeśli ktoś zdecyduje się na taki napar z liści brzozy lub na sok z brzozy, to polecam zbierać te liście lub wyciągać ten sok z brzozy, pozyskiwać sok z brzozy z takich brzoz, gdzie po prostu te brzozy rosną z dala od ruchu ulicznego, czyli na przykład gdzieś w lesie. No i co, moi drodzy, to już na tyle w dzisiejszym filmiku. Jeśli ten filmik wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. No i co, żegnamy was z krecikiem, tak? Kreciulek? Tak, no chodź. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć.